No to my sobie skoczyli do Skoczowa. No i co, się nic się nie zmieniło. No my jak cały czas stoją. Drzewa kwitną. Wiosna na całego, mleczy całe stada. A żółto. Czereśnie też tam będą, no jak u mnie. A u nas nic nie stało. Bo jakiś nowy domek powstał. Jabłoń, która miała. To jest Wisła w Skoczowie. Nie wiem czy widać, ale gdzieś te ryby uciekły. Chyba się wystraszyły kamery. Trema, tak. Nie widać kasku, bo kamera jest na nim. I tutaj brennica uchodzi do Wisły. Naszą trasę trochę nam rozłorali. Jednej z najfajniejszych tras rowerowych w okolicy. WTR. Wiślana trasa rowerowa. Wiodąca wałem Królowej Polski rzek Wisły. Wiesz co? Czy nie ryzykujemy, chyba nie zbywamy jakiś taki kur. Gdzieś tam coś tam. Do Malinki możemy się wybrać chyba. Do Malinki jak najbardziej, a może i nam zrobią Malinkę też. Co? Co? Jakaś dobra dziewczyna. A to już nowa osada w Wiśle, gdzie byliśmy na nartach i nam dolało wtedy wyciąg narciarski na nowej osadzie. I droga na Malinkę. A to już skocznia narciarska Wisła Malinka. I to już wspomniana nowa osada, gdzie się było w tym sezonie, gdzie mi deszcz dolał. No, tu w tym miejscu była już kolejka ludzi wpierony, też to była niedziela. A to już każdemu narciarzowi chyba znany sprzęt, ratrak, no i ten piękny sztruks na stoku, marzenie każdego narciarza. Z tego jakże wielkopomnego wydarzenia widać skocznie, a raczej rozbieg skoczni w Malince. Tam wyżej widać Cieńków. No mieliśmy tam być, ale jakiś zbieg okoliczności sprawił, żeśmy tam nie dojechali. Jest pięknie. Wiosna, panie sierżancie. Jest taki film nawet. A tutaj wąwóz i linia kolejowa. Wisła Dziechcinka. Stara linia kolejowa, budowana jeszcze... Oj, chyba słupek. A nie, granicznik. Ja też bym był zdziwiony, jakby tu był. Stara linia kolejowa, budowana w latach międzywojennych. Jedna z najpiękniejszych tutaj na tym odcinku. Naprawdę cudo.
Może byśmy pojechali tą drogą wzdłuż torów tam, nie? Strzeż się pociągu. Aby to nie było do domu. Barżoły. No panie, to nie był ten wiadukt. Bo już powinna być stacja. A jak idziemy prawo, to lewo? Nie, tam jest ten. No wzdłuż torów. Wzdłuż torów się kierujmy. A czy tam w lewo nie jest ślepa? No, no nie jest, no faktycznie. Jeszcze mniej. Jakieś takie dziwne tereny. Wiesz co, no, nowe to dla mnie to nie są, bo tu jest... Ale inne nie zawsze. No inne, to jakaś odmiana jest. To trzeba przyznać. Droga nie jest ślepa, a jest zakazana. Aha. No tam są siglany gdzieś, ten stok narciarski. Ja pamiętam, były tory, był przejazd, był stok i cmentarz. Jak się zbijemy tam dalej? Może w prawo? No tam są siglany, tam będzie droga do wyciągu. Tam i prawdopodobnie tam, za tymi tujami, czy co to tam jest. O kurde. A, dobrze, dobrze pamiętam, że był cmentarz. Ależ tu jest. Co by to tam było? Tam jakiś przekaźnik jest telewizyjny. Kurde. Nie, tu trzeba zdjęcie zrobić, to nie ma siły na szczycie. To będzie do stoku. Ale od stoku będzie droga. Gdzie ty widzisz tunel? Tam. To do głównej drogi zajedziesz. Tu. A tych chałup tu nie było. Tego czegoś nowego. Jest cmentarz i tu jest zaraz stok siglany. Dawno tu nie jeździłem, chyba z 5 lat już. Bo to taki stok, taka ośla łączka do początkujących.
No ale tam dojedziemy dalej. Dojedziemy spokojnie. No to zaraz tu jest. A jeśli nie dojedziemy, to dojdziemy po stoku. To nie jest z Krzycznym, nie, bo na Krzycznym jest nadajnik tam. Fotografia, piękny teren. Żal nie sfotografować. No proszę, jakiś deweloper się tu pojawił. No, nowa osada w całej okazałości. Szesnasta 18. O której on był ten pociąg? Szybowda. To będzie za 10. Przyczółek skoczni. I wiemy tyle tam zobaczymy. A dobra, dość fotografowania. No jak nie zdążymy, to wracamy na rower. Aha. Ale nie rozumiem, żebyśmy nie zdążyli. Nie no, spoko. No to teraz króciutka relacja znowu wideo. Stok narciarski Siglany. Dawno tu nie byłem. Od czasów moich początków na nartach. Wyciąg talerzykowy. Prawdę powiedziawszy, niewygodne takie wyciągi. Czytasz w moich myślach. Czytasz w moich myślach. Gdzieś po górach to powiedzieliśmy tylko po górach. Tylko że problem jest taki, że potem będzie dolina i będzie Łabajów i słynny wiadukt. Wiem. Ale gdzie się na tą drogę wbijasz? Ona gdzieś tu prowadzi na stok. Widzę, że jakiś zakręt jest. Tu żadnej drogi nie, nigdzie. No gdzieś tam. Ja bym no, gdzieś zakręca i znika w czymś. Ja bym tu spróbował prosto przejść. Po trawie? No. Czy zjechać tam i w prawo próbować. I tamtymi. O, albo tam. Tam no. Gdzie gości idzie, widzisz? Gościu, a no gości idzie, no faktycznie. To od ryj na czas. Jakimś starym gratem wracamy. Warunki jak widać kosmos. Rozlatujące się siedzenia. Thank you.
Słuchajcie, mamy tutaj kolejne znalezisko. Kamień Komory Cieszyńskiej. Na Roztropice z Rudzicy droga. No proszę.